We wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Emi. Przed nami kolejny odcinek z gry Star Stable. Tym razem pokażę Wam kolejną aktualizację. No i w końcu już nadrabiam zaległości, więc to jest najnowsza aktualizacja z tego tygodnia. No to tak, nasza postać też się z Wami przywita. Dzień dobry, dzień dobry. Dalej jeszcze mam tą bluzkę z tygodnia mody. Zobaczymy co dalej. No i teraz tak. Po pierwsze, to jest aktualizacja urodzinowa. To znaczy urodziny, wprawdzie jeszcze nie było urodzin gry, ale oni postanowili zacząć szybciej zabawę. Urodziny są na początku października. No i teraz tak. To są szóste urodziny gry. Ja, jak już mówiłam, gram dopiero rok, a 6 lat już naprawdę jest nieźle. Sporo czasu. No i jak co roku są w grze różne jakieś tam super rzeczy. Aha, zapomniałam, dobra. Miałam coś wziąć, tylko zapomniałam, gdzie to jest. Dobra, już ogarniam. Już ogarniam powolutku. Dobra, no. Więc tak. Z tego... Tak, teraz nie wyjdę. Z tego powodu jest naprawdę wiele różnych zadań. Część zadań to są te, które były w tamtym roku. I teraz tak, ja zaczęłam grać trochę po urodzinach, czyli nie miałam już okazji pobawić się, tak? Urodziny, zobaczyć jakie to zadania, ale czytałam opis zadań, więc wiem, że część zadań to są stare, ale są też nowe, więc nie jest źle, tak myślę, nawet dla tych, co już grali, to też mogą się trochę pobawić. No i teraz tak, przeczytam może opis, więc po pierwsze, szóste urodziny Star Stable. W tym tygodniu świętujemy szóste urodziny Star Stable. Nasze urodzinowe obchody będą trwały przez 2 tygodnie, co oznacza, że masz masę czasu, aby wziąć udział w zabawie na całej wyspie. Co roku podczas urodzinowego tygodnia Star Stable Jorvik odwiedza lider urodzinowy, który pozwala wziąć udział w wyścigu urodzinowym. Twój koń zdobywa 1500 punktów z każdym wyścigiem urodzinowym, dzięki czemu jest to doskonała okazja, aby wypoziomować swoje konie. Możesz wziąć udział w wyścigu raz dziennie w jednym z następujących miejsc. No i jest 7 miast wymienionych, a 1500 punktów to jest naprawdę sporo. No cóż, mam 2 dni obsuwy. Chciałam właśnie najpierw nagrać dopiero, nie? Więc no cóż, ale dlatego też kupiłam nowego konia, zamiast poczekać na Araba na targu, bo pomyślałam, że naprawdę może się przydać, mogą się te punkty przydać. W pobliżu większości wiosek Jorvik znajdziecie również specjalne sklepy urodzinowe. W tych sklepach można kupić fajerwerki, które ozdobią niebo w okolicach Moorland, farmy Steve'a i Fortu Pinta. I tak jak co roku znajdziecie tort urodzinowy w siodłowym gaju. Więc upewnij się, że pojedziesz tam z przyjaciółmi i będziecie razem świętować. Złote podkowy. To jest właśnie coś, czego nie było w tamtym roku, tak mi się wydaje. Chcesz jeszcze bardziej poczuć tegoroczne urodziny? Weź zatem udział w poszukiwaniu złotych podków. Zacznij od rozmowy z liderem urodzinowym przy fontannie w Forcie Pinta, po czym będziesz mogła szukać 75 podków, no to będzie dużo zabawy, rozrzuconych wokół Fortu Pinta, bla bla bla, no i innych miastach. Dodatkowo dostaniesz 3 podkowy za każdym razem, gdy skończysz jeden z wyścigów urodzinowych. O! Zbieraj podkowy, zbliżając się do nich i klikając na nie, a następnie powróć do lidera urodzinowego, aby wymienić je na świetne nagrody. Jest 8 głównych rzeczy do zgarnięcia, a kiedy zbierze się wszystkie, otrzymasz inne, mniejsze nagrody. Potrzebujesz 5 podków w zamian za 1 nagrodę, więc na co czekasz? Udaj się na pola Jorvik i zacznij poszukiwania. Prezent dla Ciebie. To nasza urodzina, ale mamy specjalny prezent dla Ciebie. Ta super urocza wiewiórka. Tak, strasznie się cieszę, zaraz zobaczycie. Jest całkiem nowym typem zwierzaka, który biega za Twoim koniem, kiedy odkrywasz Jorvik. Kiedy zsiądziesz z konia, będziesz kontynuować odkrywanie wyspy. Twój mały zwierzak będzie za Tobą podążał, gdziekolwiek się udasz. Użyj kodu. Kod to jest tak, Star Stable 6, dużymi literami. Do 11 października. I właśnie tego zwierzaczka można sobie dostać, więc jeśli ktoś gra w tą grę i tego nie zrobi, to może właśnie wpisać. Oto co musisz zrobić, aby twój nowy przyjaciel podążał za tobą. O, właśnie tutaj widać z prawej strony. Dziewczyna ma właśnie tą wiewióreczkę. Upewnij się, że twój koń posiada siodło i torbę, w której możesz umieścić wiewiórkę. Kiedy otworzysz kartę swojej postaci, bla bla bla, i można, żeby albo siedziała w torbie jak inne zwierzaki, albo żeby biegała. Czyli można mieć tylko tego innego zwierzaczka, nawet jeśli biega. To nie można mieć drugiego. No i to tyle. A, jeszcze jedno. Nowy wygląd Mai. Maja ze stajni Moorland wygląda nieco inaczej. W naszej pracy skupiamy się m.in. na odświeżeniu starszych postaci. Dlatego Maja otrzymała nowy wygląd. Zatrudniona przez was stajenna wyjechała na zasłużone wakacje, co oznacza, że Maja pojawi się w waszych stajniach, jeśli wybraliście opcję stajennej. Dobra, no i to tyle. No to... od czego by tu zacząć? Jest tak dużo rzeczy, że masakra. Znaczy super, oczywiście, cieszę się, no ale wiecie. Będzie trochę problemu. Dziewczynko, może mi przeszkadzać? To tak, uwaga, uwaga. Czy ja nie wzięłam... Nie. Czy ja torby nie wzięłam? A, jestem inteligentna. Nie, no znowu będę wracać. Przepraszam, myślałam, że mam torbę. Nie wiem, jak to się stało, szczerze. No wybaczcie, no cóż. Dobra, no to teraz pokażę wam wiewióreczkę. I powiem tak, nie mogłam się powstrzymać, żeby nie zobaczyć tej wiewiórki wcześniej. Nie mogłam. Dlatego, no cóż, problem jest taki, że tutaj pojawił się taki napis. Jak ogarniać tą wiewiórkę, więc podejrzewam, że już ten napis się drugi raz nie pokażę. No cóż. Przykro mi. Dobra, mamy torbę. Wychodzimy. Tutaj będzie ładnie widać. Ha, wewnątrz, tak myślę. No i napis się zbagował, dupka. Możesz... Dobra, już nie ma napisu. Okej, to tak, stajemy sobie. Wejście, o, jest torba i uwaga, to tak, jorwicka wiewiórka. Jorwickie wiewiórki można spotkać w całym Jorwiku, a zwłaszcza w okolicach Srebrnej Polany i Moorland. Uwielbiają kopać dołki w ziemi, są bardzo puchliwe. Tak, wiem. A nie, drugi raz się pojawił. No to już się nie czuję winna. Jorwicka wiewiórka. To zwierzątko może biegać po ziemi obok ciebie. Jeżeli chcesz, aby biegało obok ciebie, możesz je wyjąć z torby na siodło za pomocą przycisku w oknie postaci. Kliknij przycisk ponownie, aby schować zwierzątko z powrotem do torby. No. Czyli... Mamy sobie wiewióreczkę. Najpierw na razie tak osy wygląda jak taki zwykły zwierzaczek, jak te inne, co są. Ale fajnie, nie widziałam tej animacji. Ona sobie śpi, ale smutka. Fajnie sobie drzemie. Łóżka, ogonek tak bokiem. Fajnie, dobra. To tak, tutaj klikamy C. I tu jest zwierzaczek, i tu jest taki przycisk. Umieść zwierzątko w torbie na siodło lub je z niej wyjmij. No i klikamy tutaj i ona wtedy jest na ziemi. O. No i tak, tu sobie wiewióreczka chodzi, my sobie jedziemy, a ona biegnie za nami. No ale słodka, no. Powiem tak, jak czytałam komentarze ludzi w grze, to naprawdę ludzie strasznie chcieli takie zwierzątko, które biegnie za postacią. Tak jak to było na jednej z animacji, takich reklamujących grę. No, i ona sobie chodzi. Trochę biegnie w miejscu, jak miała ADHD. No, a jak schodzimy z konia, to takie głowopisie. Ona olewa konika i chodzi z nami. No. I w miejscu biegnie. Tak skacze fajnie. Dobra, no, bo to jest nasza wiewióreczka. Na razie jest tylko jeden taki zwierzak, co biega po prostu przy siodle. Ale myślę, że jak już dodali, to potem dodadzą inne jakieś tam, nie, żeby sobie po prostu... Bo zwierzaczki są za... nie wiem, czy wszystkie? Tak, wszystkie, za Starcoinsy. No, a ta była za darmo jako kod na urodziny, nie? Więc potem pewnie jakieś inne dodadzą. Wcześniej dodali też wiewiórki, takie zwykłe do gry. Znaczy, w sensie takie, co nie biegają za siodłem. I kupiłam sobie taką inną czarną wiewióreczkę. I powiem tak, tamta wiewiórka była dość brzydka. Tak twierdzam. A ta jest naprawdę ładna. Może nie jest czarna, bo ja właśnie się staram, że wszystkie zwierzaczki były czarne, te, co je kupuję. Ale i tak jest słodka. No to teraz kombinujemy dalej. Tylko nie wiem, od czego zacząć. Aha, miałam Maję pokazać. Dobra, mam sklerozę, tak wiem. Ja się zastanawiam, czy pokazać tą wiewiórkę, skoro i tak tu jadę. W sumie. Tam fajerwerki słychać. Co ciekawe, słychać, ale nie widać. W sensie trzeba by pojechać gdzieś dalej, żeby było je widać, a słuchać już tutaj, nie? Ja jeszcze nie widziałam szczerze. O, tutaj mamy tak. Tutaj ta wiewiórka, taka czarna tutaj, w tej czerwonej torbie. Powiem tak, nadal uważam, że jest brzydka. Jest ta o tutaj, ta co biega, jest o wiele ładniejsza. To jest moje zdanie. No ale cóż, dalej sobie tego konika nie ustawiłam. Nie mam za bardzo czasu, żeby grać, tak o, między nagraniami. Ale niedługo ustawię tutaj w rządku, on będzie tam z prawej strony. Bo właśnie taka jest kolejność. Tak, w tej kolejności kupowałam konie, te od lewej tam, ten pierwszy starter. I potem właśnie reszta. No, dobra. Wracamy. Zrobimy lewadę. Uwielbiam. Jej! Okej. I tutaj, nie wiem, czy to widać tak z daleka. No nie wiem. Ten koń właśnie pierwszy tam od lewej, o ten właśnie tak podskakuje, szary taki, znaczy brązowy, nie szary, nieważne. To właśnie jest robiony na podobieństwo, no, lipikanów. Dobra, teraz Maja, bo ja mam sklerozę, tak wiem. Uwaga, to jest Maja. Nie wierzę, tak. No, tak. Nie mam wieży. Nieważne. No to jest Maja. Z jednej strony powiem tak. Widać, że jest taka wyraźniejsza grafika niż te stare postaci. Cieszę się, że zaczęli to robić, bo ja uważam właśnie, że te postaci, od których bierze się questy, o wiele gorzej wyglądają niż wygląd miasta, czy na przykład konie. A właśnie tym się zajmowali, to odnawiali, a tego nie. I dlatego uważam, że fajnie. Na pewno całkiem inaczej wygląda, widać, że trochę dorosła, jakby porównać z tamtą, nie mam za bardzo jak pokazać, ale widzieliście tej mojej drugiej serii, na tym drugim koncie, tam właśnie to jest pierwsza postać, z którą rozmawiamy. Druga? Pierwsza? Druga, no dobra, druga, no. Więc całkiem inaczej wtedy wyglądała. Okej. To teraz kolejna rzecz. Może ogarnę to wszystko, chociaż wątpię. No to teraz tak, wyścig. Wyścig jest w iluś miastach, można raz dziennie, tak jak czytałam. No to Moorland, okej, tylko nie wiem za bardzo gdzie Moorland, nie? Chociaż nie, były jeszcze te rzeczory tam do kupienia. A jest, okej, stoi sobie dupa, dobra. Okej, no to tutaj mamy o. Przy okazji też, jak już wcześniej na innych nagraniach było widać, tam są baloniki, tam z tyłu, tam gdzie jest, no, wejście do stajni, tam takie niebieskie baloniki. Tutaj też są takie niebieskie baloniki i ogólnie wszystkie miasta są zdobione, jak możecie zobaczyć też na poprzednich dwóch nagraniach. No i mamy sobie babę, która sprzedaje różne rzeczory. Uwaga, to tak. Pikniki, żarło, w sumie nic specjalnego i uwaga, czyli fajerwerki. Fajerwerki w tej grze pojawiły się na Nowy Rok. I były chyba gdzieś tydzień czy ileś i powiem wam, że uwielbiam fajerwerki, nawet w grze. I zawsze sobie odpalałam dzień w dzień, naprawdę śliczne są, uwielbiam. Tak samo jak były lampiony, takie dopuszczania w niebo, tylko że już niestety nie ma. Chociaż pewnie jeszcze wrócą. No dobra, kupujemy tak, te się nazywają standardowe rakiety Jorvik. Mała petarda, są po 3, ale kosztują mało, więc nie ma co narzekać. Rakieta, jodłowy gaj. Okej. I fajerwerk wybuchający w kształcie kwiatu. Ej, naprawdę są przepiękne. Te są śliczne, powiem wam. No i bombowa klątwa. Okej. I teraz tak, fajerwerki kupuję, znaczy można tylko w niektórych miastach puszczać. Dobra, to potem pojedziemy. To tak, to jest sklepik. Teraz uwaga, wyścig. O, tutaj też jakaś baba. Ten koń mi się cholernie podoba, taki nakrapiany, piękny jest, też go chcę mieć. Nie, może niedługo. No. No to uwaga, zaczynamy. Mamy kogoś, kto nie ma imienia, tylko się nazywa wyścig urodzinowy. No, w takim stroiczku, czapeczce, okej. Znaczy, tym. No, jak to się nazywa? Cylinder, chciałam rondel, tak. To szczególny dzień, Emilii. Hip, hip, hurra! Jeśli uda Ci się ukończyć wyścig, Twój Raven Wings otrzyma specjalną nagrodę. Nauczy się czegoś naprawdę specjalnego. Powodzenia! Dostanę podkowy i dostanę 1500 kasy. Znaczy, no, punktów dla kunia. Okej. Okay. Naprawdę, ja nie widziałam, ani nie widziałam, jak ktoś robi ten wyścig na nagraniach. Ani sama nie robiłam, więc będzie wesoło. Koniec na pierwszym poziomie, więc też może być wesoło. Swoją drogą, te pierwsze poziomy to się łatwo robi, jeśli chodzi o punkty. Więc naprawdę jestem ciekawa, jak to będzie. To nie jest ten zwykły A to jest chyba ten zwykły wyścig, czy nie? Ciekawe. No nie wiem. Więc te pierwsze poziomy się łatwo robi. A tutaj 1500 to ciekawe, na którym skoczę. Fajnie, bo jeszcze nic nie robiłam. Już może być ciekawie, zobaczymy. To jest po prostu zwykły wyścig, jak widać. Czyli to są po prostu te wyścigi normalne, które po prostu w danych miejscach, miastach sobie stoją. Czyli nie jest jakiś nowy. Myślałam, że będzie jakiś nowy wyścig, jeden we wszystkich miastach, ale nie. W sumie obojętny, prawda? Sama nie wiem, no. To bardziej punkty chodzi, prawda? Więc tak, no. Mnie to widać, że nawet ci, co mają początkowy poziom, nie wiem, czy czym Star Rider, nie wiem szczerze. Ale widać, że są też te miasta podstawowe, tak? Więc też nie ma problemu, żeby sobie na tym drugim koncie zrobić. Z tym, że no nie wszystkie rzeczy, tak? Więc dlatego zrobiłam na tym koncie. Na przykład Jorvicka czy tu tam nie mogę dojechać. Dobra. Uwaga, uwaga, zaraz dostaniemy punkty. Jej! Super. Mogę skakać. W sensie, no na tym koncie mogę, nie? Tam musiałam naokoło jeździć te wszystkie. Dobra. Teraz miałam ostatnio pojeździć, nie powiedziałam. Tutaj mam znaczy na tym białym koniu to słabo widać. Ale mam srebrną rozetę, druga nagroda w mistrzostwach kucyków. Tak, już nie jest kucyk. Ale to śmieszne, bo tak naprawdę najlepiej mi kucyki idą. Mam dwa, nie pamiętam, jeden srebrny, dwa... Jak to było? Jeden srebrny, dwa brązowe. Chyba jakoś tak. A inne wyścigi nie gorzej idą. Więc, no cóż, dałam temu konikowi, chociaż on sobie na tym nie zasłużył. Ale, nieważne. Dobra. Trochę mi się pomyliła kolejność, jak ktoś pytał. Nie zatrzymała się. Okej. Na urodzinową galaretkę. Co? Hurra! Spójrz tylko na Rey i Penwings. Wygląda fantastycznie, a wcześniej nie wyglądał, nie? Twój kono sięgnął poziom, czwarty poziom. Patrzcie, skoczyłam na czwarty poziom jednym wyścigiem. Mega. Dobra. Super. O, fajerwerki! Jaram się teraz jak głupia. Tu też można puszczać? Aha, ja właśnie tak się zastanawiam, co to jest. No to buena. A, fajnie. Nie wiedziałam. Dobra, to tak, mamy wyścig. No i cóż. I teraz możemy robić fajerwerki. Kunika sobie mogę zostawić tutaj. Dostałam 3 podkowy. Złota podkowa. Można wymienić tę złotą podkowę na podarunki. Okej, okej. To tak, tutaj się daje to. Czyli to jest bombowa. O, patrzcie. Uwielbiam, czy w Simsach, fajerwerki, czy gdziekolwiek, a na żywo to już w ogóle wow. Raz byłam na koncercie i był taki pokaz fajerwerki, taki naprawdę super, nie? No bo no jednak trochę inaczej niż tak, nie wiem, jak u mnie tam gdzieś zadrzewanie, coś tam, jakieś fajerwerki na Sylwestra, to naprawdę było mega. No więc ta była taka, no powiedzmy, że mało fajna, ale kolejne miały lepsze, no nie? Okej. Mała petarda. Da-dam! To jest takie... Zabiłam wiewiórkę! To jest też takie w sumie mało fajne. Okej. W ogóle mówię, ten kwiat jest przepiękny, do dzisiaj pamiętam, mimo że to było już jakiś czas temu. Jodłowy raj, gaj. Może co ja bredzę? Zamek widać, ale fajnie, jeszcze tam nie byłam. Znaczy w sensie, no, na tym tutaj też nie byłam, jeszcze na żadnym nagraniu. O, to już jest takie ładniejsze. No, takie różowe spadły sobie. Okej. To jest osobno, bo już nie wiem nic, szczerze mówiąc. Okej, osobno. To jest to podstawowe, tak? Tak, standardowe rakiety Jorvik. Dadał! Bum, no. Takie w sumie na drugim miejscu, po tych różowych. Okej. A gdzie są moje kwiatuchy najpiękniejsze na całym świecie? To jest takie coś... Nie, to też nie to. To jest na ziemi, no właśnie. Też nie to. Właśnie to jest wkurzające, że trzeba szukać, które jest które, nie? Chociaż nie, to chyba było jakoś inny miał wygląd. Sama już nie wiem szczerze. Teraz tego nie znajdę. Bo właśnie mi tylko to już jedno jedyne zostało. No, tak trochę dupa, nie? Stwierdzam. Też nie to. Ostatnio też szukałam. No ale myślałam, że jakoś trochę lepiej to wyjdzie, nie? Nie wiem szczerze. No bulamię, wiem. Nie no, w końcu się znajdzie, prawda? Klątwa. Porobiłam? Aha, robiłam. Dobra. Czy ktoś mógłby mnie uratować? Zaraz zacznę kląć. A to tutaj? Nie, też się coś mówi, czy to jest to? Nie. Znaczy, dziękuję, kim ty jesteś? Nie, już poszła. Dziękuję, że mi wskazałaś! Ale już teraz był spoiler, hahaha. Ha, ha. Dobra. No. Strasznie mi się to podoba. Serio. Ten dźwięk taki był. Uwielbiam takie tańce z ogniem, takie pokazy. Mega śliczne są. No. Piękne, piękne. Dobra. Przynajmniej mi się to najbardziej podobało. Okej. Okay. No to już mamy fajerwereczki na urodziny. Wii. Okej, okay, no to teraz jedziemy dalej. Nie wiem co dalej, bo się popieprzyło to wszystko, szczerze powiedziawszy. Ale oj tam, zaraz ogarnę. Aha, wiem, dobra. To jest podkowa. Zobaczyłam ją przypadkiem ostatnio i nie brałam jej, więc no myślę, że teraz mogę. Bo resztę to nie bardzo wiem, gdzie są. Wiem. No, u nas taka jest złota podkowa, tak świeci i unosi się w powietrzu. Uwaga, uwaga, uwaga. Mam na nią kliknąć. Czy nie? A może ja muszę najpierw zadanie zrobić? W sensie tego gościa chyba, nie? Nie wiem, nie mogę jej kliknąć. Chyba faktycznie. No nie wiem. Bo tutaj jest, o, wszystkiego najlepszego. No chyba tak. Dobra, no to idziemy. Ta wiewiórka ma naprawdę przyspieszenie jako na za koniem nadążanie. Dobra, fort. Ta-da! Super. Strasznie się cieszę, zawsze się cieszę, jak są nowe jakieś zadania w grze. A urodzin jeszcze nie robiłam. Niedługo będzie Halloween. Jeśli chodzi o Halloween, to jest dość oryginalne. No, tutaj też mam na fajerwerki. To by było ładnie, ale oj tam nieważne. No. Takie lampioniki śliczne. Uwielbiam lampiony. Mam w domu taki biały w pokoju. No. Baloników mega, mega dużo. Tutaj też fajerwerki i tak dalej, i tak dalej. No, torcik. Uwaga, uwaga. Jakiś kuń mi zasłonił. Lider urodzinowy, a nie liderka? No, szkoda. Dobra. Uwaga, robimy kolejne zadanie. Star Stable kończy 6 lat. No, warto uczcić ten moment. Masz ochotę zabawić się w poszukiwacza skarbu? Na terenie Jorviku porozmieszczane są złote podkowy. Po zebraniu 5 sztuk możesz wymienić je na jeden prezent. To trochę dupka, bo brakuje mi, będzie mi innego brakowało. Żebym chciała jeden prezent wymienić. Ciekawe, czy bym gdzieś ogarnęła po drodze. Nie będę wszystkich nagrywać, myślę, że to chyba nie ma sensu. No nie wiem, zobaczymy, ale... No ale jedna mi się przydała, żeby zobaczyć, jakie są nagrody. Jakieś tam zwykle takie pierdółki, ale w sumie też jest fajnie. O, fajerwerki tu spuściła, ale tutaj nie widać. Możesz wymienić je na jeden prezent. Prezentów jest wiele, więc nie ustawaj w poszukiwaniach. Uwierz mi, wysiłek się opłaci. Złote podkowy można znaleźć, Moorland, bla bla i tak dalej. Dobra. Tutaj też, okej, no. Jeżeli nie możesz znaleźć podkowy w jednym miejscu, pojedź w inne, jest ich naprawdę dużo. I mogę wymienić, a raczej mogłabym, bo nie mogę, nieważne. Informacja. Złote podkowy można znaleźć w Moorland. To znowu to samo? Myślałam, że coś innego. Wymiana. No. No i mi brakuje. Mam 3 z wyścigu. Teraz tamtą 4 mogę ogarnąć. Wracamy. Nie wiem, no czy jest gdzieś tutaj jakaś podkówka. Tak, o, bo by się przydała jeszcze jedna, ale nie wiem, bo tam znalazłam całkiem przypadkiem, bo ja szczerze nie miałam czasu sobie po prostu pograć, nie? Więc nawet nie mam pojęcia co i jak. Szczerze. A, znalazłam! Się jaram. No, no to błędna, to już będę mogła wymienić. Uwaga, 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 uwaga. Juhu, znalazłem taką podkowę. Zbierz ich więcej, aby wymienić na prezenty. Ale fajnie, fajerwerki. Znaczy te, konfetti, śliczne. Dobra. Tutaj też można fajerwerki puścić. No. Ta wiewiórka tak piszczy cały czas, nie? No to teraz wracamy do Moorland. Ha, ha, ha. No. I będziemy klikać. Tam coś świeciło, ale w sumie nie odbierałam, nie wiem skąd. No, uwaga, uwaga. A no teraz świecą same z siebie, aha. Tam jest jedna. Ale fajnie. Baloniki. Ja się tam dostać. Dobra. Fajnie, uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam szukać w tej grze różnych rzeczy. To też jest. Co na wtedy mnie te nie świeciłeś? A to nie jest takie trudne do znalezienia, jak tak patrzę. Jej. Super. Cieszę się. Dobra, tu jest kolejna. Tylko jak ja mam tam pojechać, bo ja dalej nie wiem, w którym miejscu jest, szczerze. Bo jakoś tam. Nie wiem. Trochę dupka, bo nie wiem, gdzie to jest, szczerze. No ja bym powiedziała, że gdzieś tutaj, no ale... No ale nie widzę. No to gdzie? A, tam, okej, już widzę, dobra. To teraz tak. Tutaj trzeba przeskoczyć, da się? Nie zatrzymałam się, ale nieważne. No, to mamy kolejną podkowę. Ciekawe, czy gdzieś jest jakaś lista tych podków w internecie, jakby tak się nie dało czegoś znaleźć. Bo w ogóle chociaż bym chciała wiedzieć, ile w każdym mieście jest jakaś lista, czy coś, nie wiem zresztą. No, nie wiem. Bo sporo ich jest, nie? Skoro tam mówili, że można jeszcze dodatkowe nagrody oprócz tych takich o... Tu mamy plażę. Nie wiem, czy jeszcze szukać, czy już po prostu to olać póki co. O, tutaj jeszcze jest ślicznie. Na przykład, nie wiem, jak się na walentynki szuka kartek, które tam ludzie pisali. I różne inne, różne, zależnie. Jakichś prezentów się szuka, czegoś tam, naprawdę różne rzeczy. I strasznie lubię te zadania. O, albo te, szukanie tych pisanek. No, więc to jest taka kolejna rzecz, nowa. Myślałam, że podkowy widzę. To mi się wydawało. Nie, czy jest jakaś podkowa? Nie, to jest światełko, dobra. Cicho. No to wracamy. Tędy chyba się da ogarnąć. Tylko które miałam pojechać? Nie wiem. W ogóle czemu ja robię jeden naokoło, skoro ja... Nie wiem. Dobra, nie miałam jechać w sumie do tego, do Pinty, więc tak. Dobra, nieważne. Nie ma jakichś podków? Tak będę jeździć wszędzie, nie? Żeby tylko coś znaleźć, super. Znalazłam! Jej. No, udało się. A tutaj nie ma u babci? Chyba nie. Babcia nie zasłużyła. Aha. Dobra. A tu nie ma nic? Jest, no. Super. No to nieźle idą te podkowy. Myślałam, że będzie gorzej. No to zaraz zobaczymy jakieś fajne prezenciki. No i przydałoby się kolejne zadania robić. Cóż, byłam, nie? Dobra. Wracamy. A tu czegoś nie ma? No tak będę jeździć wszędzie. Jest, no. I tu jest, tu jest. Jej. Dobra. Tu jedna. A tam jest jeszcze jedna, czy mi się wydaje? Jest. No ja tak nigdy nie pojadę tam, gdzie miałam w planie, no nie? Mistrzostwa są... O. U Kowala. No w sumie to jest logiczne, nie? Podkowy u Kowala. Ja nic nie mówię. To jeszcze dziś jedna była. To nie wiem gdzie. O, tutaj. Dobra. Super. No i kolejna podkówka. A tam jest jeszcze jedna. Nie, no ja w takim tempie to ja... Nigdy nie skończę. W sensie, no... Nie skończę tego odcinka, nie? O to mi chodziło. Może faktycznie sobie tędy pojadę, tylko nie wiem, czy te opłacę i tak dalej. Nie, no wnowu nie opłaca. To jest jednak trochę jednak daleko. Dobra. Wracamy. Myślę, że się trochę nazbierało, oj tak. Super. No to tak. Wracamy. Nie kliknęłam super. No i teraz wymienimy sobie na prezenciki. Jej. Dobra, to było gdzieś tutaj, bo już nie jest zaznaczone. O, podkowa! Też logiczne, że w takim miejscu tak nie posprzątałam. Nie chce mi się, bo już mam reputację zrobioną. Powinna mi paść, tak. Skoro nie sprzątam. No ale w sumie, ja nie jestem w stanie no tutaj, no. To nie ma. Okej, nadałam. Dobrze mówiłam, że jest jeszcze ta podkowa, no, ale w sumie już wracam tutaj, więc to tak. Może się odkleić koniu jeden. Dadam. Nie jest to coś jeszcze w pobliżu? Chyba nie. Dobra, no to... A tam jest jeszcze jedna. Okej. Tak będę jeździć w kółko, wiem. Dobra. Zakręcaj kumuł. Uwaga, uwaga. Wymieniamy. Myślę, że sporo ich mam. Było po 5, tak? Po 5. A ja mam... No się nie ten. Nie stakują. Dobra, nieważne. Trudno. Wszystkiego najlepszego. Wymień 5 złotych podków na fajny podarunek. Tak. Zaraz sprawdzę wszystko naraz, tak myślę, że bardziej się opłaca. A tych ludzi się nazbierało tyle. Moja znajoma stoi, a? Dobra. Okej, to już mi brakuje. To teraz tak. Uwaga, 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 uwaga. Dobra, pomacham ci. To teraz tak. To nie to. Puste urodziny Star Stable. Też mi macha słodko, słodko. To my tu mamy? Sweter. Napisem Star Stable, takie o niebiesko-brązowe. Czaprak i kapelutek brązowy. No raczej ani statów nie ma, ani nie można sprzedać za zbyt wiele, no ale trudno. Co ja mogę, nic nie mogę. Teraz mieliśmy jechać do tego, do jodłowego, tak mi się wydaje, że chyba do jodłowego. No dobra, no to jedziemy do jodłowego. Okej. No i teraz sprawdzę, co tam jeszcze mi zostało. Wyścig, fajerwerki, tort, no to właśnie jadę, podkowy. No i wiewiórka. Dobra, to już koniec będzie teraz. Uwaga, uwaga. Nie wiem, o co chodzi z tym tortem. Matko, jaki piękny. No, jeszcze tego nie widziałam. Aj! A to się klika jako co, bo nie wiem, o co chodzi. Mogę sobie tarcik kupić, ale słodko, ale słodko. O, na wszystkie konie, co za pyszne ciasto. Super, słodko. Okej, no to kupiłam to ciasto. Śliczne jest, takie duże, żeby tak każdego No fakt, chciałam tam przejechać, chyba nie da. Sama już nie wiem, jak to będzie. No. To jest by też po prostu to kupić, nie? Nie, sklep, nie wiem o co chodzi. Dobra, nieważne. To tak. Tam jest gwiazdka. Jadzą swoje. No i teraz... Aha, tutaj się torcik je. Okej, dobra, to tak. Siadamy. Właśnie chciałam zobaczyć, gdzie można sobie zjeść ten torcik. Miam, też bym chciała. Nieważne. No to teraz tak. Mamy podkowę. I... ten stolik na przykład. Nie dać dużo? Czy ja już nie ogarniam? Ale jak? W sensie... Czego się nie da? Nie ogarniam czegoś? W sensie... Normalnie się siada, nie? Przy takich stolikach. Nie wiem za bardzo, czy ja czegoś nie ogarniam. Nie wiem. No i teraz będą pieprzyć tym. Dobra, to tak. Mamy jeszcze jeden pomysł. Nie wiem, czy głupi, czy mądry, ale mam pomysł. To tak. Zobaczymy, czy to ja nie ogarniam, czy coś się spieprzy. A tu się siadł! Ale czemu tam się nie da? Nie, ja nie będę tego komentować. Dobrze, nie będę. Ta siedzi na niewidzialnym koniu, też można. O je, no w końcu, dobra. Tu by siadł, jaki ogromny, tylko szkoda, że tu nikt więcej nie siedzi. Ale oj tam. No, patrzcie, jaki piękny stolik. Dobra. Otwórz plecak. I I to się robi tak. Ale czemu nie mogę? Chyba nie ogarniam tej gry. Dobra, już ogarniam. Umieszczasz tort urodzinowy. No i tyle. Dada, ona sobie tutaj siedzi. Powiedzmy, że je, chociaż nie je. No. I to są takie urodzinki Star Stable. Moje pierwsze w tej grze. No, wąsika sobie wyciera, nie wiem. No i tyle. Sporo się działo. Tutaj szukanie podków. Może jeszcze nagram. Nie wiem, nie zdecydowałam się jeszcze, co zrobię z tymi podkowami. No, ale to na tyle w tym odcinku. Był wyścig. Mam 4. poziom konia. Jemy torcik. Co jeszcze? Fajerwerki były. No, myślę, że sporo się działo. Wiewióreczka. Ha, zapomniałam o wiewióreczce. Wszędzie balony i naprawdę uważam, że fajnie. Mam nadzieję, że Wam się też podobało. Powiedzcie, co sądzicie o tych urodzinach, czy się postarali, czy im nie wyszło, czy Wam się podoba wiewióreczka. Napiszcie w komentarzach. Jeśli Wam się podobało, to poproszę o subskrypcję oraz łapki w górę. Niedługo widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Nie pomacham Wam, ale ona sobie siedzi, więc też jest ładnie.